Dzień dobry, Adam Radzik, malowanie obrazów krok po kroku. Na takim właśnie vlogu się znalazłeś. Bardzo mi serdecznie, dzisiaj bardzo serdecznie chcę Cię, każdego z osobna mojego widza, powitać. Dlatego dzisiaj będzie odcinek 773 na moim vlogu i będę malował kwiaty, ale nie takie kwiaty, jak myślicie sobie, że... To będzie odcinek dla tych osób, które rozpoczynają, głównie takich osób, pracę, malowanie w ogóle obrazów. I nie będzie to jakiś taki z natury, ale żeby jeszcze przy tych moich skromnych możliwościach, kiedy sobie siedzę tutaj z boku i maluję w takiej pozycji, ale to może mniej istotne, natomiast dla Ciebie to będzie taka lekcja, jak sobie taki obraz z wyobraźni, jakieś proste kwiaty, zakomponować na płaszczyźnie obrazu, na tym podobraziu, i później jak te pierwsze kroki z nakładaniem koloru poprowadzić. Także zapraszam bardzo gorąco. Jak malować kwiaty? W ogóle okoliczności dzisiaj zupełnie mi nie sprzyjają, żeby ten odcinek nagrywać. Ale jakiś wstępuje we mnie dobry duch tutaj, jak siadam przed kamerą i mówię, nie, wszystkie, całe zniechęcenie. Mówi, obiecałeś, powiedziałeś, do następnego odcinku będą kwiaty i będzie to tak. Teraz was przyzwyczaiłem, że to będzie co... Jeszcze powiedziałem, klapnąłem oczywiście, że to będzie teraz pewnie codziennie odcinek, tak bym chciał. A tutaj na ogrom obowiązków i po prostu wszystko to mnie przerasta pomału, ale dam radę, zrobię to. Słuchajcie, przy okazji, bo to jest kanał poradnikowy, w którym i chcę się z Wami dzielić o pewnych rzeczy, pewnie mówiłem już wielokrotnie, ale to wiadomo, jeżeli trafiłeś. I tutaj też takie zastrzeżenie, tak sobie dzisiaj pomyślałem, że gdyby mnie tak po wczorajszej premierze, gdyby mnie tam było, nie wiem, oglądało jeden widz, czy ktoś też nagrywał filmiki na tym YouTubie? Tak, nagrywałbym, choćby mnie tylko jeden widz oglądał. Dla jednej osoby warto. A już jak piszecie mi i słyszę i czytam później wasze komentarze, czy tam gdzieś na Facebooku, czy gdziekolwiek, jak mnie już... że pomogłem, że zobaczyłem, że zacząłem malować. Po prostu to mnie serce rośnie i mówię, będę to robił, dopóki mi sił wystarczy i zdrowia. Słuchajcie, problem wyszedł taki, od razu o tym chcę powiedzieć. Uczycie się malować, rozpoczynacie i tak dalej. Miałem dwa podobrazia tutaj w pracowni i one troszeczkę czasu stały. Mogłem wam pokazać w ogóle jak ten. I w narożnikach się zrobiły zagniecienia takie. Oczywiście kliny są z tyłu po to, żeby sobie te wyrównać, jak się, szczególnie to są te takie zagniecienia, czy tam fałdy w narożnikach. I jak sobie z tym poradzić, to tam mam taką podpowiedź, mówię, też pokaż, powiedz o tym, bo może ktoś pójdzie do sklepu, kupi nowy, bo ten ma pognieciony. Albo gdzieś się zrobi zagłębienie, o tutaj gdzieś sobie palcem zrobisz, czymś dotkniesz, jakimś przedmiotem, czymś. To najlepszy sposób jest na to, oczywiście poza klinami, bo takich kliny ci nic teraz w tym momencie nie dadzą, nie? To ja używam do tego, ale nie trzeba, spryskiwacz. Po prostu spryskiwacz, psik, psik, psik i... Jeżeli nie masz spryskiwacza, to weź, idź do łazienki i wstaw do wanny albo do podprysznic i po prostu zlej ten... Nie bój się. Tylko ważna jest jedna rzecz, że jak później namoczysz płótno od tej strony, żeby tam wlały się w te narożniki zagnieceniami, czy z tymi fałdami, to później musisz to położyć płasko. Żeby, wiesz, można się z filmiku zrobić, ale to takie zastrzeżenie dotyczące tego właśnie, takich historii związanych z podobraziem, kiedy może coś takiego wam się zdarzyło. Wiem, że kiedyś już chyba o tym wspominałem, ale nie zaszkodzi. Dobra, nie przedłużając. Dzisiaj będę malował kwiaty, takie z wyobraźni kwiaty, takie, żeby żebyście
Pierwsza rzecz. Jeżeli malujesz obraz, nie wiem, czy to robisz w ten sposób, że malujesz od razu, to nie maluj, nie rysuj. Ja tak radzę i z tego korzystajcie, z takich porad w tym sensie, że nie wiem, czy robicie to, że rysujecie ołówkiem sobie kompozycję, tę kompozycję na przyszły obraz. Ja po prostu używam od razu tego, farby, po prostu biorę, dzisiaj mam trochę sobie kolorów, bo jakieś proste kwiaty, będę mówił o tej kolejności, w jaki sposób to robić, nakładania farb i później w zależności tych kolorów, które kładziemy, żeby, jak wspominałem wcześniej, żeby ten, dobra, a jeszcze mam parę rzeczy, których ważnych, dlatego chcę dzisiaj, jestem po prostu dzisiaj taki dzień, jeszcze wszystko sobie ustawiłem i karetka przejeżdża gdzieś tu w pobliżu i hałasuje mi tutaj za oknem, ale udało się ogarnąć. Słuchajcie, akrylowe farby i pod obrazie 30 na 40 cm. Ja robię to tak. Najpierw to jest, no, nie będę go już opowiadał o tych wszystkich kolorach, jakie używam, ale podstawowe mam: żółta, cytrynowa, ultramaryna i karmin. Czerni, biel w paru miejscach, w dwóch miejscach tutaj akurat dzisiaj. Troszeczkę czernią złam i na przykład dzisiaj użyję tego, to jest ultramaryna zielona i po prostu zrobię ciemnym kolorem. I teraz pierwsze położenie kwiatów, kurczę, miałem ten, chciałem zrobić najprostszym kwiatem, tak mi się wydaje, jest tulipan, dlatego dzisiaj te tulipany, ale już parę obrazów malowałem z tulipanami, to dzisiaj zrobię na przykład żółte tulipany, bo tam czerwone jakieś malowałem, to skup się najpierw na tym, że sobie zakomponuj na płaszczyźnie tego przyszłego obrazu w ten sposób, żeby na przykład malując kwiaty, początkujący też popełniacie taki błąd, że na przykład malujecie tutaj w środku, tam dużo tła zostaje. Po prostu tak wyważ sobie tę kompozycję, żeby, no dobra, ja zaczynam. Tu na przykład jest jeden, będzie tulipan, tu gdzieś będzie drugi, już farby biorę. I teraz nie baw się, tylko trafiaj, po prostu połóż sobie tak, żeby te, o tu gdzieś będzie, tu będą łodygi i taki wstępny szkic, to nawet nie musi być jakiś tam, wiecie, rewelacji tutaj nie ten. Podstawa, kształt ma taki tulipan, taki, zaraz będę o tym też mówił i zakomponuj sobie tak, żeby to twoim zdaniem, jeżeli tu już chcesz, możesz na przykład też zrobić, żeby tam gdzieś któryś z kwiatów był tylko we fragmencie widziany, no ale jeżeli ma to być taka kompozycja jakiegoś bukietu, już mam 4-5, tu jeszcze gdzieś może zrobię jakiś bardziej pochylony w tę stronę. Oczywiście tam gdzieś może będzie liść, te tulipany mają tak też proste, szczególnie te proste liście takie i po prostu. I próbuj, żeby tam, wiecie, zbyt dużo tej nie zostawiać, żeby ten obrazek, ta cała kompozycja nie była tylko w środku, a tutaj cały tej. Można tam kolorystycznie, bo jeżeli coś tam chcesz z tła. Dobra, już nie będę się zagłębiał w takie rzeczy. I proste, po prostu paroma pociągnięciami, nałóż sobie. Nie studiuj na razie. Mówię, od ogółu będziemy robić do szczegółu. Parę liści gdzieś, może tu gdzieś będzie jakiś liść, żeby to ci pasowało, żeby to ci leżało. Tutaj na pewno coś będzie mocniejszego z jakimiś liśćmi. Tu i po prostu już mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Żeby było, może gdzieś tutaj jeszcze jednego, żeby było tak siedem. Nieparzysta liczba. I dobrze, i mam tak ogólnie szkicowo położonych parę plam cieńszym pędzem. No, o cienkich pędzach wczoraj było, na tym też powiem, o tych cienkich pędzach na koniec. Postanowiłem sobie, że nie będę robił tak, że to też jak zrobiłem wczorajszy odcinek, który oglądaliście, to o tym portrecie też, o tym portrecie chcę powiedzieć, bo po prostu dobra. I zrobiłem te części i znowu wróciłem do tego, no to tam po prostu w opisach będę mówił, gdzie co tam się znajdzie, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, jeszcze tam być może, ale już na dzień dzisiejszy to będziecie widzieli, żeby w treści się znalazła zawartość tego, tak skrótowo, ale też żeby tam nie dzielić, żebyście raczej, mówię, niektórzy będą, dobra, połóż tych parę plam i wtedy gadaj o tym, co chciałeś powiedzieć.
Teraz szeroki pędzel, szerszy pędzel, pędzle te syntetyczne, używam farby akrylowe firmy Renaissance Maxi Acryl, takie farby 60 ml. Też już nie będę mówił o tym, to sobie też znajdziecie. I teraz tak, założenie kolorystyczne musisz sobie tak jak gdyby... Dobra, ja tu będę robił żółte te tulipany i jakie będzie tło? No wiadomo, liście będą zielone te tulipanów, żółte tulipany, żeby to kontrastowało z tym. Do żółtej w kole barw, jak wiecie, żółta leży i dopełniającym kolorem jest fiolet. Czyli mógłbym zrobić żółte na fioletowym tle, to byłoby bardzo kontrastowe. I może tak zrobię, chociaż ten fiolet będzie taki niebieskawy. Tak zrobię. Dobrze, czyli żółta. Mam tutaj trzy rodzaje żółtej plus tą kadmową średnią, tam, tą prawie pomarańczową, tu już mi woda cieknie. I teraz próbuj, słuchajcie, ja nie, o, mam tą średnią i kolor nakładam. Później będę się zastanawiał, gdzieś na tym, nie przejmuj się, nałóż teraz troszeczkę kwiat. Bryłę też buduję tu od tej strony, od strony zewnętrznej, jak gdyby. W tym kwiecie będzie ta strona tego owalu, jakby ciemniejsza. Tutaj teraz inny walor tego koloru położyłem i tu. To znaczy, to też nie musi być takie, wiecie, wyrysowane, wymalowane. Na początku to jest, wiecie, super zabawa, bo kładę sobie tylko kolor. O, i na paru tych, gdzieś tą żółcią. I nie przejmuj się, nie buduj szczegółów, nie ten. I od razu ten ciemny zaraz kolor tego żółtego będę miał, to sobie nawet tak położę na tym, płasko. A teraz tło, jeszcze do tła mógłbym sobie wziąć jeszcze szerszy pędzelek. I tło, no coś też podobnego, taki płaski pędzel szerszy. I tło, tak jak powiedziałem, to wezmę tak, ultramaryny trochę, tutaj karminu, zrobię taki ciemny fiolet, dodam trochę bieli. O, i raczej, żeby, tu mam nawet jakiś taki, to jest szkarłat, jakiś coś takiego. O, i taki rozbielony fiolecik, tu mi gdzieś tam tej. I spróbuję, o, coś takiego jasnego od razu mogę sobie położyć, żebym miał kolor, kolor tutaj na tym, na obrazie, żeby, o widzicie, tu mi się troszeczkę, na tym to polega, żeby to później było malarskie, to, oj, tu gdzieś, fajnie, taki, on będzie ulegał, teraz chodzi o to, żeby całą płaszczyznę obrazu położyć ten kolor. Tu mogę nawet chłodniejszą odmianę. Może będą jakieś cienie tam gdzieś, o, już prawie niebieski się zrobił. Tu gdzieś tam będą przebijały. I znowu wracam do tego. Tu nawet troszeczkę go teraz rozróżowiłem. Taki fiolecik zrobiłem. O, taki namieszałem. Tu będzie, tu na pewno będzie trochę może ciemniej. Wszystko mi później w trakcie malowania wyjdzie, jak to będzie. Nie wiem, czy się nie przykrzywiło. O, teraz troszeczkę tu rozbielę, wrócę, że w tej części zrobię zupełnie, znaczy dużo jaśniejszy ten, tu gdzieś będzie ten fiolet, tak, żeby się rozmalować, dlatego chciałem te kwiaty dzisiaj zrobić, mówię, nie nagrasz odcinka, to znowu będziesz miał w plecy jeden do tyłu i powiedziałeś, teraz się wywiąż, dlatego w ogóle jak już nie, na razie będzie chyba te po pojedyncze te odcinki co drugi dzień, a później już jak zaraz, jak będę, o, gdzieś, sam jestem ciekaw, jak to mi spod tego palca, spod tego pędzla coś tam powychodzi. I też nie musi być to jakoś płaszczyznowo tak idealnie. Tu widzicie, tu jakaś żółć się zrobiła. Tym się nie przejmuj. To będzie takie malarskie, będzie... bo z takich pociągnięć to później, wiecie, okaże się, że o, patrz, ja tego nie przemyślałem, nie zrobiłem, a to z tego od razu ta zieleń, żeby kontrastowało to z tymi i żółtymi i tym. Zieleń. Wezmę tę ultramarynę zieloną, już całą prawie żeby też w ogóle chromowej nie wycisnąłem, ale poradzę sobie dzisiaj bez chromowej i o, i już jest ona w taka chłodniejsza, ta zieleń, ona jest jeszcze za zielona. Kształt liści nie wymalowuj, tylko
ciemniejsze rzeczy, o, tu gdzieś będzie. I w ten sposób, teraz cieplejszą. To wezmę żółtą, to będzie krótki odcinek z tym malowaniem, położeniem pierwszych plam, a później będę w kolejnym, już będzie fajniejsza zabawa. Teraz rozciepliłem, teraz troszeczkę nawet złamię czerwienią, żeby, o, teraz już za bardzo złamałem czerwienią, ale to nic. Tu wezmę tego i jeszcze rozbielę to. No teraz już popłynąłem zieloną ten, ale dobra, niech będzie. I to jest wyszukane, to nie jest prosto stuby, to jest, wiecie, na początek zobaczysz, o, jest odmiana, jest zielony, ten jest bardziej niebieski, ale jest chłodniejszy, a ten jest cieplejszy. I w ten sposób tu pododaję sobie tych tutaj pewnych, słuchajcie, i jakbym to, dobra, teraz wrócę do tego, już nie mam napędzu tego, dobra, wrócę do żółtego, teraz wezmę jeszcze tutaj, żeby te plamy, jak będę już później w drugim odcinku nakładał ten żółty, o, nie przejmuj się, że tam gdzieś coś się wyjechało, zamalowało. Po prostu teraz to ma być żywiołowo, tylko położone plamy. Najlepiej, najbardziej to... I później ta zabawa się zaczyna z tego, co z tego wynika po położeniu tych plam. Tu mam ten niebieski, jeszcze namieszam, tutaj sobie zrobię. O, i tu rozbielę. I popatrz. Malarski obraz tutaj, o, gdzieś. Niech to później będzie się działo w tym. Czerwieni dodam i do tego fioletu wrócę. No i tutaj w tym, a niech będzie taki ciemny. Gdzieś tam się przebijał przez to i o, i położone ten. I popatrz, parę tych, ile to malowałem, ile to położyłem tych plam. I teraz bym wziął tylko... I są takie obrazy, takie szybko malowane. No dobra, jeszcze tego oranżu i będę ten. Posłuchajcie, ile mam tam? 12 minut. Będzie krótki odcinek dzisiaj. Teraz biorę... Pędzel mam jakiś, co to jest? Biorę, żeby wymalować farby. O, teraz biorę żółtego, już prawie nie mam, ale mam oranż. I teraz to, o czym mówiłem. Podkreślić tylko kształt w paru miejscach. Gdzieś. Tu nawet mi się ten pomarańczowy zazielenił. I gdzieś kształtem podkreślisz. Nawet tych owali teraz. I teraz, popatrz, biorę, wracam do tego. Mam plamy położone, kolorystycznie mam już to rozłożone. Tu chyba coś brakuje jeszcze. W kadrze tu widzę. Tu mi się ładnie kompozycyjnie tu. A dobra, nie jest. Będzie ok, bo tutaj czymś ciemnym wzmocnię. I teraz biorę sobie pędzelek. Dobra, już kolejny wezmę. No taki dwójeczka chyba. I ciemny wezmę niebieski. To jest cyjan. Troszeczkę go złamię tym karminem. On jeszcze będzie głębszy. I teraz jakbym tylko chciał w paru miejscach pociągnąć kształty, dodać trochę takich cieni. Tu gdzieś jakiegoś mocniejszego uderzenia tego rysunku. Gdzieś bym podkreślił tym. O, teraz wziąłem czerwień, żeby to nie było... wszystko wymaluję i jeszcze jakiś różyk jest. I paroma pociągnięciami teraz jakiegoś dodam rysunku w tym, te kwiaty, tu ma jakiś ten. I popatrz, i nic nie musisz się martwić o to, że na razie tam, wiesz, studiować tego po kolei, tylko tak żywiołowo, spróbuj tak, spróbujcie tak, o, tu sobie cieńszy, tutaj, teraz, z tego, co tam ci wynika na tym, tu gdzieś, tu, proszę bardzo, i żeby to nie zmieniaj kolor, żeby teraz żywioł, zielony z tym, jakaś to turkus, taki fiolet zazieleniony. I tutaj gdzieś, bo mokry jest jeszcze i teraz zaraz będę to pomału kończył na dzisiaj, ale o. I tu jeszcze tego niebieskiego z czernią, ciemne zupełnie. I teraz mogę sobie tym ciemnym jeszcze pododawać. Tu gdzieś będzie bardziej, tu gdzieś będzie, o. Tu widać gdzieś kształt tego, tutaj, tu będzie gdzieś ciemniej, tutaj, tu gdzieś coś tam się pojawi, tu z tej strony, oj tak, i patrzcie, ile to malowałem, nie wiem, a co tu się stało, a nie tutaj, dobrze, ja patrzę tam, a tutaj, uch, się przestraszyłem, że się nie nagrywa, mruga kropeczka czerwona.
I parę. Popatrzcie, ja żadnych detali nie maluję, tylko tak, tak jak mi tam spod tego wychodzi. Tu będzie listek. Takie wiecie, o, tu. I przy okazji pozakrywam te miejsca, jeszcze gdzieś tam białe płótno zostało, o. Żebym nie przesadził teraz z tym rysunkiem takim. O, i tutaj parę rzeczy, tu. Żebym płótno sobie za ten. I, aha, jeszcze mam ten różyk. A, czekałem na niego, ten różyk będzie. Jaka to jest zabawa. Słuchajcie, gdzie tu jest jakiś... O, tu mam jeszcze jakiś pędzelek. O, przepraszam. Za ten. Nie, no bo myślałem sobie, tu trochę wezmę z tego. Ten róż jest za różowy dla mnie. To go złamię tym pomarańczowym brudnym. O, i taki odcień. Co to jest? Nawet trudno to nazwać. Róż złamałem tym. I tutaj pododaję takich, o, w kształt tego. Tu może. Tu. Taka, o, tu gdzieś sobie już po mokre jest. No i. O, i teraz popatrzcie. Parę plam i już mógłbym ten obraz kończyć. To było zbyt zdecydowane, zbyt nie w tym miejscu miało być, ale to zrobimy. Ach, dobrze, że na rękę poleciało, a nie na. Teraz już wykorzystuję wszystkie te, a jeszcze na koniec sobie obmaluję boki, żeby te farby mi nie zostały na palecie. O, i tutaj było za mocno to, ale o, parę plam. Takie mocne, zdecydowane rzeczy tutaj. To sobie już później, że tak powiem, po... Ale popatrzcie, już kolorystycznie fajnie. Dobrze, że te żółte zrobiłem. Myślę, że znowu czerwone, tulipan jest najprostszą rzeczą, bo... I teraz plama, to co później wynika z tego, jak położyłeś, tak spontanicznie położyłaś w tym. I później jest trochę przesnie, parę detalików, powypełniasz te miejsca jeszcze i już jest malarski obraz. Ile to malowałem? Chyba będę stał na tym, tylko się cieplej zrobi. Pojadę i będę na ulicy malował. I co łaska. Dobrze, moi drodzy, to było takie krótkie, szybkie malowanie tulipanków żółtych. A, do tego chcę wrócić. I masz porozkładane, masz tą kompozycję jakąś wypełnioną, w miarę sensowna. Masz nałożone pierwsze plamy i to na tym pierwszym etapie wystarczy. Masz kolory, nie jest to surowe, jakoś wyszukane. Fajnie ten fiolet z tym żółtym. Jest kontrastowe zestawienie, buduje ci to ten. Płaskie są te kwiaty jeszcze i dlatego trzeba będzie tam w tą bryłę kwiatów. Ale to poszczególne później etapy będą, że jak masz kształt, to później wyszukasz tego, mówię, od ogółu do szczegółu. Dobrze, teraz nie będę tego dzielił już na ten, już jest 21 plus początek, to już jest 20 parę minut. Chciałbym tak się w 30, tam, teraz znowu się rozgadam, to po prostu popłynę znowu na godzinę. Nie, może będzie krócej. Słuchajcie, po pierwsza rzecz. Tu sobie też parę rzeczy napisałem, o wszystkich nie powiem, ale tylko tak skrótowo. Piszcie do mnie w komentarzach, wpiszcie, będę się starał, teraz będzie weekend. Aha, miałem dzisiaj jeszcze niespodziankę dla was. No to te kwiaty było jedno z niespodzianek, a na koniec jeszcze będzie niespodzianka. Taka dotycząca tego, o czym będę mówił za chwilę. Na parę rzeczy. Mówiłem o tym, nie powiedziałem jeszcze o tym. Postanowiłem jednak, że ten portret, bo tak mnie, no dobra, mnie to nie wkurza, ale nawet już się obawiałem ostatnio, że za dużo komentarzy jest takich, wiecie, chwalebnych tutaj, wychwalają, no, jeszcze w pióra obrosne. Ale Jerzy mnie sprowokował do tego, dlatego powiem teraz o portrecie Jasia Fasoli, że dzisiaj już tego nie zrobię, już weekend jest, poniedziałek, to nagram i po prostu to nagram. Bo ja też wczoraj na premierze siedząc, widzę jakie te. Ja tu mówię o jakichś tam pierdołach, przepraszam, a tam było, linia ust jest niżej, szerokość tych posunięte, bo w montażu, jak sobie później montowałem, ja tu z boku siedzę, te kąty mi się skracają, to wszystko mi się... Dlatego nagram ten odcinek, Aniu nie obawiaj się, to już naprawdę w przyszłym tygodniu pojedzie do ciebie Jaś Fasola, ale żebyście widzieli,
Bo najpierw chciałem poza kadrem to nagrać, a później tylko wrzucić gotowe dzieło, jak to powstawało. Ale skoro macie się uczyć, to zrobię to nawet tak, że za pleców postawię kamerę, sobie będę spokojnie. Niech to trwa, tam zapis mi się co pół godziny tego, ale to tak będę kontrolował, żeby i później to pomontuję, może niektóre rzeczy przyspieszę, żebyście dla samego procesu. I wtedy mogę nawet na tych plecach, tam gdzie będą moje plecy i głowa, tył głowy, to po prostu włożę ten oryginał, nie? Który będę miał tutaj, którego będę, ale będę miał komfort wtedy, plamka po plamce, żebyście to widzieli, jak to zrobić. Także, a wracając jeszcze do Jasia, aha, no bo Jerzy napisał odnośnie tego właśnie odcinka, to raczej katastrofa. Że ten mój portret to katastrofa. Ja mówię, to dla Jerzego teraz, mój kochany, drogi Jerzy, to zobaczysz, jak się z katastrofy wychodzi. Jak razik wychodzi z katastrof, malarskich katastrof, dobra. Dlatego mnie Jerzy sprowokował do tego, żeby właśnie wam pokazać, dziękuję ci Jerzy za to, że będzie, moi widzowie zobaczą w skróconej, czy tam w jakiejś formie dla tych, którzy będą chcieli to oglądać. To może zrobię nawet, niech to trwa tam trzy. Zobaczymy, sam jestem ciekaw, ile mi to zajmie skorygowanie tego, bo tam błędów się trochę nazbierało. Także to. Teraz jeszcze związana rzecz z portretem. Damian do mnie napisał, jako jedyny na razie, może wtedy, kiedy mnie tu oglądacie na premierze, to i oglądacie ten film już po czasie premiery, to się okaże, że już więcej osób mi... Na razie mam jedną propozycję na kolejny portret osoby tej sławnej czy gwiazdy. I Damian mi napisał, żeby to był portret na przykład jakiejś osoby, starszej osoby z brodą, wąsami, brodą, bo z tego pewnie podejrzewam, że Damian ma chyba nawet, jeżeli pomyliłem, to przepraszam cię Damianie, ale że na premierze też wyszła sprawa, jakich farb używam do malowania włosów, nie farb, tylko pędzelków, czy jakie wam poradzić, cienkie pędzelki. Nawet miałem taką ochotę na premierze napisać takich, jakie mam. A mam, mam pędzlete, nie, to nie są jakieś, wiecie, kalibry, czy jakieś tam włoskie, czy jakieś po prostu drogie pędzle. To są najprostsze pędzelki firmy Renesans i mam tam różne grubości, zeróweczki, jedyneczki i tam takie. Także to nie jest nic szczególnego. Te pędzle... mają jedną wadę, że one po czasie się, widzicie, co się robi z takiego pędzla na żółtym, pokażę. Po prostu już nie poprowadzisz takiej cienkiej, jednolitej linii, tylko taka będzie. Ale chyba pozezowałem. Także tak. I Damian zasugerował, żeby to był profesor Bral, na przykład profesor Bralczyk lub któryś z książąt lub królów. Czemu nie? Profesor Bralczyk mi się podoba. Jeżeli wam się też podoba, to będzie z pożytkiem dla was. Na pewno Damian skorzysta, bo pokaże, jak się maluje takie rzeczy, takie postaci, pewnie jest zarost, broda, wąs i tak dalej. Dobrze, to jedna rzecz dotycząca portretu. Druga rzecz napisała Laura, bo mówiłem o tym filmie, żeby było fajnie z udziałem, waszym udziałem na żywca, nie? Tak, że mi się marzy, jak już będę miał te trzy kamery. I Laura zaproponowała, żeby to zrobić takie, wiecie, streamy, takie na żywo. Ja już, Lauro, ja wiem, że coś takiego jest, taki program na żywo, taki stream, takie streamowanie. Chciałbym takim streamerem zostać i ja już z tym aparatem, którym mam, jednak to trzeba mieć sprzęt i trzeba mieć dobry aparat. Jeszcze napisała mi Laura, już sobie tego nie zanotowałem, ja pamiętam, że napisała, że wtedy odcinki mogą trwać 3-5 godzin, ile tam byśmy chcieli. I wiadomo, i na żywca mógłbym odpowiadać na pytanie, malując. To jest, wiecie, to moje idea, dlatego zbieram na tym Patronite, na tym. Kupujcie ode mnie obrazy i ja z tej połowy właśnie, z której będzie dla mnie, to na razie to będę sobie tam odkładał i żeby te trzy kamery, lepszy komputer i w ogóle, żeby ten kanał to było, wiecie, właśnie takie streamy, takie na żywca. Aha, jeszcze Laura też przy okazji zasugerowała, ale w poprzednim jakimś komentarzu, dlatego piszcie mi komentarze, bo to jest też, to będzie taki dobry pogląd dla was i będzie, zaraz mi się chyba zapis urwie, ale dobra, jak się urwie, to zacznę od nowa. I żeby zrobić takie serie o malarzach, że to by byłoby interesujące, też o tym marzę, też bym chciał przy okazji właśnie malowania jakiegoś pejzażu, czy tam czegokolwiek, no to
przy okazji powiedzieć, a może wtedy nie malować, tylko taka pogadanka, poopowiadać o tym, bo to bardzo dużo jeszcze, jak na przykład malujesz, tak jak ja malowałem w tym, nieważne, ale najwięcej, może też to jeszcze powiem, bo to jest ważne, maluję różne rzeczy w życiu, tak? Najbardziej mnie cieszą obrazy, kiedy takie, wiecie, wy też to pewnie macie, malujący. Najbardziej mnie cieszą takie malowanie takich obrazów, kiedy maluję to, co chcę, co mi w sercu gra, co tam w duchu. I po prostu, i wtedy, wiesz, nie masz jakichś, że to musi być tak i tak, nie masz tego, jak na przykład przy portrecie na zamówienie, tak? Czy na przykład kopia, ale kopie to już są zupełnie... Ale w kopii też, właśnie malując kopię, poznajesz malarza. Malując, wiesz, jak farbę nakładał, bo jeżeli musisz odwzorować taki kolor, jaki jest użyty na fragmencie tam kopiowanym, no to musisz je dogrzebać w tej palecie i właśnie po to jest ta paleta, żeby ten kolor znaleźć. Dlatego, no, a jakby były streamy, to już w ogóle by było fajnie takie kopie malować czy coś tam i to już by było. No, także chodzi mi o to, że wy na początku, i o tym też później jeszcze powiem na koniec, bo to miała być niespodzianka na koniec. Do tego jeszcze nawiążę, że... a właściwie to już zaraz będzie koniec. Że... przy okazji... no, serio o malarzach i... dobra, dobra. Że malując obrazy, żeby z was nie zniechęcało to, co robicie. Bo jak coś nie wychodzi, to nie znaczy, że ci nie wychodzi dlatego, że źle namieszałeś kolor. Może to jest taka chwila, wiesz, to odejdź od tego, to za chwilę podejdź, tam za godzinę, pół, że ja wam, dobra, powiem to teraz. Ja w dzieciństwie pamiętam taką, to będzie prezent Mikołajkowi. W dzieciństwie pamiętam taką bajkę, mieliśmy taką gruba książka taka. Pożółkłe kartki, okładka już zniszczona i mama nam te bajki czytała. Później jak już byłem starszy, to sobie sam zaglądałem, ale ta jedna bajka to szczególnie szczególne piętno na mnie wywarła w życiu, jak to takie bajki właśnie uczą. Tytuł tej książki to było Bajarka opowiada, chyba coś takiego. Bajarka opowiada, to chyba tak. I bajka o kosiarzu i wilku. I nawet ostatnio mamie powiedziałem, opowiedziałem tą, ale ją ubawiłem tą bajką. Słuchajcie, to było tak. Kosiarz kosił, pracował w polu. Żoł, ścinał zboże. No i zrobił sobie przerwę w pracy podczas tego koszenia i usiadł sobie tam na miedzy, wyjął z tego swojego kosza, tam, któremu tam pewnie żona przygotowała tam jakiś kanał, miał chleb, miał mleko tam, no ale i wyszedł z lasu, z pobliskiego lasu wyszedł zgłodniały wilk i ten wilk mówi: kosiarzu, jestem taki głodny, daj mi tego chleba, coś do jedzenia, ten chleb miał, no. I ten kosiarz mu dał tego chleba. Kawałek odłamał z tego bochenka, kawałek chleba. Wilk zjadł, jak poczuł smak tego chleba. Tu, kosiarzu, jak ten chleb się zrobi? Ja bym chciał umieć robić chleb. No i kosiarz, no najpierw musisz zasiać ziarno. I już będzie chleb? No nie, no poczekaj. Pole masz przygotowane, zasiejesz ziarno. I już będzie chleb. Nie, spoko. Jak musisz to pielęgnować, siejesz wiosną, to ziarno zaczyna kiełkować, wzrastać, urośnie, będzie już zielone. I już będzie chleb? No nie, poczekaj. Tam, wiesz, musisz tam pewnych pielęgnacji dokonać i jak to zboże urośnie, będzie zielone, przyjdzie lato i słońce zamieni to zboże z zielonego w żółte zboże, które będzie już dojrzałe, będzie na tym powstaną wcześniej już te zalążki, te kłosy będą coraz większe, większe, no, pięknie się rozwiną i
i wyrośnie, i zboże zamieni się w żółte zboże, będzie już dojrzałe zboże i prawie, że będzie trzeba je kosić. I już będzie chleb? No nie, jeszcze poczekaj, nie będzie jeszcze chleba. No i jak będzie to zboże dojrzałe, to wtedy właśnie tak, jak teraz to robię, wyjdę na to pole i będę kosił. Wezmę kosę i będę kosił. I będzie chleb. No nie, najpierw muszę to zboże skosić. Później pozwiązuję je w snopy, postawię na polu. Tak jak, wiecie, to bajka stara, tam jeszcze nie mieli kombajny, nie, od razu nie muciły. I dojrzeje, wyschnie to wysuszone. Oczywiście zależy od pogody. Tam, no już tam może aż tak szczegółowo to tam nie było. To chyba były Andersena bajki, albo nie wiem, kogo to były. Nawet nie pamiętam autora. Wiem, że tytuł był Bajarka opowiada. No i jak już nadejdzie pora, to zwiozę to zboże z pola do swojego gospodarstwa. I będzie chleb? No nie. I wtedy będę to zboże młócił. I będzie chleb? No nie. Najpierw muszę to wymucić, czyli oddzielić z tego kłosa, z kłosa wyodrębnić te ziarna. I młócenie na tym polega. I wtedy to ziarno wymłócone będę wsypie do worków. I będzie chleb? Nie. I dopiero jak będę miał to ziarno, zawiozę to ziarno do młyna. I będzie chleb? Nie jeszcze. I w młynie to ziarno przemielę na mąkę i będzie chleb. No nie, nie będzie chleb. No i jak dopiero będę miał mąkę, to z tej mąki upiekę chleb. No i jak wilk to usłyszał, oczywiście tam jeszcze mu opowiedział, jak ten chleb, z czego tam trzeba wodę, mąkę tam dodać, które jakie składniki do pieca włożyć. No i jak wilk to wszystko usłyszał, ile trzeba pracy włożyć w to, żeby ten chleb powstał, żeby ten chleb upiec, to spuścił ogon i poszedł do lasu. I tego wam nie życzę. I tak jest właśnie z malowaniem obrazów, że my chcemy, zaczynamy malować obrazy i od razu chcemy mieć ten chleb. Jeszcze ten, uczysz się, ziarno zasiewasz, malując to. Tak jest we wszystkim życiu po prostu. I ten wilk mi się z tym, już będzie chleb, ciągle mi tak, wiecie, dopiero ziarno wysiałeś, tak jak z tym moim powrotem na ten kanał. Dopiero siejesz, dopiero będziesz, wiesz. Dobra, to była taka niespodzianka na Mikołaja. Czyli nie traćcie zapału, nie traćcie tego, wiecie, tej pasji w sobie, rozwijajcie to właśnie, podlewajcie, żeby to ziarno wykiełkowało później, żeby to wzrosło w was. To, jak to będzie wypełni wasze serce, wypełni, wiecie, to po prostu będzie, będą się cuda działy. Będziecie takie obrazy malować, że po prostu... A tutaj Żeraziek sobie o tam opowiada i będą się z niego śmiali, że to katastrofę popełnił, to wiesz. I takie opinie będziesz miał, wiecie, będziecie słuchać, nie? Co to jest w ogóle? Co to? Jaki to kompozycja, to. Jeszcze na koniec powiem o Barbarze, która nawet Barbara, pani Barbara, przepraszam cię Barbaro, pani Barbaro, że i takich komentarzy mi, to mnie bardzo buduje, że właśnie Barbara, pani Barbara ma 70 lat i zaczęła malować obrazy. Czujecie to? Widzicie? Ten kanał jest dla pani dla takich właśnie ludzi. Kocham cię pani Barbaro. Maluj, nie przestawaj. Dobra. Miałem jeszcze, dobra, już na dzisiaj wystarczy. Zapraszam was na premiery, tam się bardzo fajne... Aha, jeszcze miałem o jednej rzeczy powiedzieć, o tym plenerze. Już pewnie wszyscy poszli. Basia, inna Basia, zaproponowała podczas którejś właśnie z poprzednich premier, przedostatni, że jest plener we Włoszech i tam powiedziałem w ostatnim odcinku o tym, ale tam naprawdę koszt jest duży. Mi zależało i tak nie do końca powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, że nawet bardziej mi zależało, znaczy bardziej, to będą $650, do końca lutego trzeba wpłacić połowę. A ja bym chciał, no nie wiem, żeby nam pojechało nawet z 5-10 osób, żeby pojechało właśnie czy z grupy kreatywnych, czy ten, to sobie to policzyłem, to po prostu... I mówię, może, wiecie, przecież nas jeszcze na to nie stać, na tym, na to, żeby jak najwięcej osób skorzystało.
To może zrobimy sobie już taki, bo pomysł był w grupie kreatywnej, ale przez razika wszystko to, ale teraz wszystko naprawiam, wszystko będzie, wiecie, lepiej, żeby mniejszym kosztem zebrać się parę osób. Ja mam w aucie tam 3-4 miejsca, każdy tam, wiesz, i pojechać gdzieś, nie wiem, no w Bieszczady, czy gdzieś tam, gdzie po prostu nawet namioty rozbić, czy jakiś tam pensjonacik wynająć i tam nie będą koszty tam, wiecie, 650 dolarów razy ten, to tam wyjdzie o 3000, czy tam, i to jeszcze, to jest tylko tam pobyt, tam jeszcze trzeba dojechać do tych Włoch, tak, i wrócić. Także, no zobaczymy, jak to się wszystko poukłada, mam nadzieję, że będę coraz więcej zarabiał, żeby właśnie wam oddawać w tym. I takie pomysły, takie rzeczy można by było realizować, nie? Żebyśmy, wiecie, co tam, fajny jest taki przekaz pewnie, nie? Ja też z zainteresowaniem siedzę i oglądam te moje tutaj malowania na kanale, ale wiecie, docelowo to, żeby to jakoś miało, żeby to było takie, wiecie, kontakt. Co innego jest taki żywy kontakt, dlatego będą bardzo fajne te odcinki. Już Beatka jest pierwszą osobą, do której na pewno pojadę w przyszłym roku i nagramy odcinek, ale też zgłaszajcie się i takie osoby, które będziecie chcieli, żebym przyjechał zrobić odcinki. Będzie się dużo działo. W następnym odcinku pewnie zrobię pogadankę i powiem o więcej, dlatego piszcie mi więcej o różnych rzeczach. Zobaczę. Wolę was teraz zaskakiwać, żeby tam w odcinkach się pojawiały jakieś nowe treści, ale żebym był. To ja sobie taki cel stawiam. Dzisiaj miałem to nie nagrywać, źle się czuję. Zatrułem się w tym jakiś zjadłem po prostu golonkę, tak popłynąłem, znaczy w sensie takim, że rano po prostu na żołądku leżało, ale mówię, nie, to dla moich wspaniałych widzów robię, nagram. Dobrze, moi drodzy, byłoby bardzo miło na ten odcinek, to już będzie wszystko. Żegnam się z wami, oczywiście subskrybujcie, bo pomyślałem też o subskrypcji, mam 11 tysięcy ponad już subskrybentów, a wiecie, po tygodniu tam 900 wyświetleń, 600 wyświetleń, coś jest nie tak chyba, nie? Jeżeli macie, nie subskrybujecie, ale to pamiętajcie o tym dzwonku, bo to jest ważne, bo wtedy YouTube wam, nawet chyba Basia napisała wczoraj, że nawet powiadomienia nie dostała, a ja tam nie mogłem zdążyć i dopiero późno powiadomienie wysyłam, a wy ten. Dlatego będę chciał wam, teraz będą na pewno te odcinki, znowu w poniedziałek nagram, to będzie we wtorek, czwartek, sobota, wtorek, czwartek, sobota, wtorek, czwartek, sobota, co drugi dzień. A później, jak sobie nazbieram więcej treści, więcej materiałów, to będą może już codziennie, chociaż nie wiem, czy to będzie, wiecie, już będziecie tak znudzeni razikiem. Ale dla mnie to jest też, wiecie, taka rejestracja tego, wiesz, później mnie nie będzie, a ty sobie będziesz oglądał teraz to, co nagrałem teraz. Jeszcze o jednej rzeczy powiem, bo dlatego te kwiaty dzisiaj i ten, bo sobie zobaczyłem, wpisałem na YouTube'a, jak malować kwiaty i wyskoczył oczywiście tam między innymi ten razik. Jeden z pierwszych, to 10 vlog. Vlog numer 10. Siedzi taki smutny facet. Witajcie, będę dzisiaj malował kwiaty. Jeszcze domyślam taką brudkę. Taki. Dlatego teraz chyba przekaz jest lepszy. Na pewno, wiecie, więcej tam serca wkładam w to, więcej takich emocji jest. To nie jest takie, wiecie, ja sam się. Wchodzi we mnie taki, wiesz, przed tą kamerą. Jak ja widzę, że wiem, że tam siedzicie, czekacie, chcecie, no to jestem. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Przepraszam znowu, że dzisiaj było zbyt długo. Postaram się poprawić, a dla tych wszystkich, dla których było wystarczająco albo za mało, mają niedosyt, to zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam, Adam Radzik. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.